I to wszystko. Kiedy analiza była? Była wczoraj? No była już, no dzisiaj. Tak? Dzisiaj, dzisiaj rano. No dobra, czyli dzisiaj trenujemy. Warunki jak w Turcji, słoneczko. Piękny dzień, nowy tydzień. To ty dało ci to powiedzieć? No, to na boisku. W troju, tak jak mówiliśmy, pogadamy. Nowy tydzień, no może nie taki nowy, bo środa jest. Piękne słoneczko, warunki typowo tureckie. Gratuluję przede wszystkim wyróżnienia, czyli 11 kolejki. No to nie tylko mnie, nie? Bo jeszcze był właśnie. Chyba pierwszy raz się tak stało, że było trzech koroniarzy, nie? Że aż trzech. Ale na pewno fajnie, nie? Że gdzieś tam wygraliśmy z mistrzem, bo gdzieś przyjechali bardzo pewni siebie, nie? I fajnie popsuć im tą fetę, bo było widać, że gdzieś nie spodziewali się, że tak możemy zagrać. No. Dokładnie, a tak, jeszcze no, wyróżnienie w 11 kolejce, więc trochę tej roboty było, zwłaszcza w drugiej połowie. No i ta interwencja, gdzie ze światła bramki wybijasz piłkę, co tam było potrzebne? Instynkt jakiś, szósty zmysł, czy to są wypracowane jakieś ustawienia, które można wypracować na treningu? Moja narzeczona się śmieje, że ona się cały mecz modliła i myśli, że opatrzność Boża gdzieś nade mną czuwała i nad koroną. Myślę, że na pewno też trochę miała racji, ale no, tak jak dzisiaj mieliśmy analizę, to widać było po chłopakach, że za wszelką cenę chcemy ten mecz wygrać, że nie chcieliśmy dać im świętować i no. Myślę, że taka wiara w to, co robiliśmy, pozwoliła właśnie tą obronę zrobić. No właśnie, a wspomniałaś o twojej narzeczonej, która jeszcze jest narzeczoną, ale chyba już niedługo. No, za miesiąc mamy, niecały miesiąc, bo 1 czerwca mamy wesele. Właśnie uczęszczamy na tańce, bo ja jestem lewy, jeżeli chodzi o tę sprawę. Już byliśmy 5 razy i jest dużo lepiej i myślę, że... Czyli bardziej się stresujesz pierwszym tańcem swoim niedługo niż kolejnym meczem, nie, na przykład z Piastem. To na pewno, jeżeli chodzi o to, to mniejszy stres jest na boisku niż przed pierwszym tańcem na imprezie. No to powodzenia na tych treningach tanecznych. No, dziękuję. I dzisiaj i co? I widzimy się w Gliwicach, no, widzimy się w Gliwicach i walczymy, dalej, nie? Jedziemy o 3 punkty. No. Tak jest. Mamy to? Ale to nagrane? Mamy. O, taka fajna do góry. Asysta, zobacz! Ach, to była asysta, tak? Ale to kurczę, nie odwróciłem kamery. Daj jeszcze raz. Chciałem... Uhuhu. Jak się nazywasz? Młodzierowiec? Jeśli jest gęsto, daj powrotną tu. Parowanie, bo tam jest dużo ludzi. To jest blisko. Daj powrotną tu, ZP. Tu. Miłosz! Nie masz, musiał się wiesz, obudzić. Jakby mu chrosty po obcym. Nie ruszałem się tego. Czy pomożesz mnie? Oczywiście, Piotrze, ci pomogę. Jak zwykle. Cały ten dział piwio na moich barkach jest. No tak. Powiedział Michał. Jak to puścisz, to dzień po puszczaniu materiału już możesz szukać miejsca na cmentarzu. Nie boję się, straszą tu. Kiero, uważaj! Mamra! Jeszcze dalej muszę. Ale chodź, jest na chodzie. To chodź. Siłka na nogi, nie ma siły. Bo szczęśliwa jest.
Liznęło chyba, nie? Tu w środku, bo ona leci w środek. To to Dino teraz? Wybił się pod nim. Ciężka, co? Szczęsno tym mówię, że na środku też się tutaj. Właśnie, jakby się rzucił, to by mógł dostać plecy. A tak został i się odkraczył. Magiczny wzrok, gdyby się na słupek, nie? Jest wojsko, że jak spadnie, to potem jest ten. Jest na pytku. Tam taka sytuacja tu była. Jareczku, jedziesz ze mną? Jak nie zabierzesz, to z przyjemnością. Chyba, że masz inne plany. Nie? Patrz, czy tu jest. Ja chętnie zabierę. And ten. The last one. Zabierz mu, bo tebie poluje. Okay. Tu nie upolował dziurę. Czy to weszło, szpaku? Weszło. No, z lekką pomocą, ale możemy zaliczyć. Pięknie. Panie trenerze, ja rozmawiam. Tak, panie trenerze.